Halo, witam Państwa, jest to oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj robimy coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego, mianowicie mam tydzień, a dokładnie 5 dni, żeby nauczyć się pisać lewą ręką. Dokładnie tak, mam tutaj ołówek po pierwsze i mam tutaj kartki. No, całkiem sporo kartek, jak widzicie też tam drugą kamerę. Proszę bardzo. No i plan jest taki, żeby nauczyć się przez 5 dni pisać lewą ręką. Po co to robię? Nie wiem, robię to dla filmu, ale swoją drogą to może być całkiem ciekawe. I będę mógł na przykład się, nie wiem, pochwalić w szkole czy coś, nie? Że potrafię pisać lewą ręką. W sumie zawsze jakoś myślałem o tym, żeby się tego nauczyć, nie wiem czemu. Miałem kiedyś złamaną prawą rękę i wtedy musiałem się uczyć trochę lewą, ale jakoś tak pisałem, wiecie, tak kciukiem, nie? Że jakoś mi to szło. Tak czy siak, jeżeli takie filmy wam się podobają i chcecie takich filmów więcej, takich challenge'y, gdzie na przykład robimy sobie coś ciekawego w ciągu tygodnia, to zostawcie suba, tutaj macie teraz ładnie guzik, subskrybuj na moim palcu i co? Przechodzimy do naszego challenge'u. Generalnie tak, nie mam żadnego pomysłu, jak się za to zabrać, znaczy mam jakieś tam pomysły, ale to może być dosyć takie dziwne w praniu wyjdzie. Zrobiłem sobie ABC tutaj napisałem, jak widzicie, żeby zobaczyć, że to w ogóle się fajnie nagrywa. Nie, może zacznijmy od tego, że napiszę coś ciekawego dla was. Nie wiem, jakiś taki liścik, nie wiem, w stylu pozdrawiam serdecznie, możemy napisać, będę to pisał i przy okazji wam powiem, słuchajcie, o kurde, dobra, chwila, o Jezus Maria, nawet kartki nie mogę tak trzymać, dobra, muszę sobie pomagać prawą ręką i trzymać kartkę. Napiszmy sobie pozdrawiam serdecznie, nie? To może być całkiem ciekawe na początek. Słuchajcie, generalnie powiem wam tak, że pomysł na ten film wziął się z filmu, który mi się wyświetlił na głównej na YouTubie i był to film jakiejś takiej babeczki, która sobie przez 20 dni uczyła się właśnie pisać lewą ręką, o Boże Święty, uczyła się pisać lewą ręką i właśnie jej to całkiem fajnie wyszło i to jest moja inspiracja w sumie, bo zobaczyłem właśnie jej filmik i stwierdziłem, że kurde, zrobię coś podobnego. Słuchajcie, pozdrawiam, proszę bardzo, nie wiem czy widzicie, pozdrawiam serdecznie, tutaj już napisałem, jeszcze serdecznie napiszemy. No generalnie wygląda całkiem ciekawie, zaraz w ogóle napiszę to prawą ręką, żebyście zobaczyli jakie jest porównanie. Ja będę sobie trenował, będę sobie, o, chwila, o kurde, C w którą stronę? W tą, dobra. Serdecznie. Ja będę sobie trenował przez te dni. Będę w wolnym czasie na przykład sobie właśnie pisał, tak dalej. No i jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Pozdrawiam serdecznie, proszę bardzo. Mogę wam pokazać do tej kamery, chociaż nie wiem, czy to będzie widać. To chyba jest odbicie lustrzane, co? O nie. Ale tutaj jest to całkiem fajnie pokazane. Generalnie jakość tej kamery, którą teraz widzicie, jest straszna. W sensie ja zdaję sobie z tego sprawę. Ten telefon nie działa tak, jakbym chciał. Moim zdaniem jest strasznie taki brzydki. Moja twarz jest strasznie prześwietlona, nie podoba mi się to. Natomiast tutaj jest całkiem spoko, całkiem przyjaźnie. Pozdrawiam serdecznie. Napiszę też teraz prawą ręką. Serdecznie. Piszę też ołówkiem. Jakby zastanawiałem się, czy... Proszę bardzo, jaka różnica. Zastanawiałem się też, czy nie pisać długopisem, czy ołówkiem. Stwierdziłem, że ołówkiem będzie chyba ciekawiej, bo ołówkiem generalnie się pisze prościej, tak przynajmniej mi się wydaje, aczkolwiek no nie jestem pewien. Kolejny plan jaki mam, żeby jakoś ciekawie to się tego nauczyć od podstaw, to jest pisanie literek, wiecie, jak się uczyliście w przedszkolu na przykład i pisaliście sobie literki, nie, że a, nie, to mogę coś takiego zrobić, więc generalnie okej, spróbujmy, napiszę rządek literek A i zobaczę, czy na przykład jak na pierwszą literkę zrobię tutaj, to czy na przykład w tym miejscu będzie już ładniejsza literka A, nie? W ogóle nie pomyślałem o tym, żeby użyć zeszytu w kratkę. Może być dobry pomysł, żeby nauczyć się też prosto pisać, nie? To może być takim spoko, więc czekajcie. Ja sobie wezmę zeszyt. Dobra, muszę, słuchajcie, zrobić rozbiórkę tego zeszytu, bo chcę mieć czystą kartkę. Dobra, taką jak tą. Okej, gituwa. Nie wiem, czy 5 dni to jest dużo. Mam ziomka, który kiedyś miał właśnie tak potężnie złamaną rękę, że w ogóle nie mógł nią w ogóle ruszać. Tak wiecie, nawet palcem. I właśnie on uczył się pisać lewą ręką. I z tego, co pamiętam, całkiem nieźle mu to szło. Więc jestem ciekawy, czy 5 dni dam radę to zrobić. Jakby wydaje mi się, że tak. Że nie będzie to aż takie trudne. Tak czy siak, jak się zabieram za pisanie tego, to jest porażka jakaś. Dobra, napiszmy literkę A. I piszmy literkę A w takich dwóch linijkach. Dobra, jest katastrofa. Jest literka A. No dobra kochani, mam już dwie linijki liter A za sobą. Możecie teraz w sumie stwierdzić, czy jest lepiej, czy jest gorzej niż na pierwszej literce. Moim zdaniem widać progres, tak szczerze, mimo że robię to naprawdę chwilę, to moim zdaniem widać progres. Oczywiście sobie polecimy dalej. Okej, ta wyszła mi fatalnie. I zobaczymy, czy będzie zaraz lepiej. Jakby chcę zapisać całą kartkę tymi literkami. Czy literka A numer 1 wygląda lepiej niż literka A numer ostatnia? Tak szczerze to nie wiem, nie widzę tu żadnej różnicy. W ogóle sorry za burder szle, tam 2 złota w ogóle jakieś leży. Dobra, myślę, że możemy sobie narysować coś trudniejszego, na przykład literkę, no nie wiem, F. Literka F jest dosyć porąbana. Dobra, ej, powiem wam, naprawdę nie jest jakoś super źle.
jakby czuję coraz bardziej tę rękę, nie? No prawą ręką to wygląda zupełnie inaczej, mam wrażenie, nie? Literka jeszcze A. No literka A w sumie aż takiej dużej różnicy nie ma. No dobra, no faktycznie. Dobra, słuchajcie, myślę, że możemy przystąpić do czegoś trudniejszego i na przykład jeszcze sobie teraz, póki mam chwilę czasu, napisać jakieś faktycznie zdania. Poszukajmy jakieś notatki, bo to jest w ogóle zeszyt od wszystkich przedmiotów możliwych świata. To jest taki brudnopis, to był zeszyt, który używałem, kiedy nie miałem zeszytu, okej? Okay? To w ten sposób, więc myślę, że możemy sobie poszukać jakichś ciekawych notatek, na przykład Lalka Wokulski biografia, to może być całkiem ciekawe, więc ja sobie to przepiszę. No w ogóle pozdrawiam wszystkich, którzy czytali Lalkę, bardzo fajna książka. Już widzę, że nie wiem do końca, jak się to zabrać, bo T musi być w drugą stronę robione, dobra, w ten sposób. Temat. Okej, okay, napisałem po prostu literkę T i dwukropek, może też tak być. Lalka. Okej, okay, jest katastrofa generalnie, już widzę. Dobra, słowo biografia to jest tragedia totalna. Cechy romantyczne, no to lecimy. Cechy romantyczne, proszę bardzo. Słuchajcie, powiem wam, kurde, jak sobie patrzę na to. Patrzę sobie na pozdrawiam serdecznie. To chyba jest lepiej. Plan jest taki. To na tyle z pierwszego dnia. Ja będę sobie pisał. Oczywiście jeszcze dużo tekstu do zapisania. Planuję przepisać sobie to wszystko, co tutaj jest. W sensie tego naprawdę jest dużo. Tutaj jak widzicie, jakieś notatki. O, tyle. Dobra, planuję sobie to przepisać i spotkamy się myślę jutro i zobaczymy, jak to wyjdzie. Generalnie 5 dni to mi się wydaje strasznie dużo, jakby wydaje mi się, że ogarnę to o wiele szybciej, ale no nie jestem pewien, nie? Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Widzimy się jutro. Dzień dobry, witam serdecznie. Tutaj Oskar, dzień drugi, a dokładnie dzień trzeci, ponieważ wczoraj nie nagrywałem, dzisiaj w czapce złodzieja, ponieważ dopiero wstałem w sumie. No i jeszcze nie ułożyłem sobie włosów, stwierdziłem, że trzeba dla was coś fajnego nagrać. Słuchajcie, mamy dzień drugi, dokładnie dzień trzeci. Mamy dzisiaj dzień trzeci, ponieważ wczoraj cały dzień mnie nie było w domu. Zapomniałem w sumie, że wczoraj jest dzień ojca i nie będzie mnie w chacie. Więc wczoraj nic nie dla was nie nagrałem. Natomiast dzisiaj lecimy sobie dalej. Ja ćwiczę, cały czas ćwiczę, nie zrezygnowałem z tego challenge'u. Tutaj jak widzicie mamy te stare rzeczy, które pisaliśmy. Mogę wam sobie pokazać bardziej tutaj, co? Słuchajcie, dzisiaj nagrywam inaczej. Dzisiaj nagrywam kompletnie inaczej, ponieważ mam po prostu... O, proszę bardzo. O nie, halo, jaki ryj. Mam po prostu kamerę z telefonu w ręce, a natomiast kamerkę webcam mam po prostu przed sobą. Po co? Dlatego, że po prostu było brzydko. Było strasznie brzydka jakość, nie podobała mi się, no i stwierdziłem, że sobie zamienimy miejscami. Tak czy siak, patrzcie, pokażę wam w ten sposób. Mamy tutaj wszystkie rzeczy, które pisaliśmy ostatnio. Tylko chwila właśnie. O, tutaj mamy rzeczy, które pisałem sobie już ćwicząc. Nie pokazuję wam tych rzeczy. Dlaczego wam ich nie pokazuję? Dlatego, że to będzie spoiler kolejnego odcinka. Ponieważ to są takie głupoty, wam powiem szczerze. Dobra, powiem wam. Okej, okay, powiem wam. To są rozdziały książek, które pisałem, mają 10 lat. Dokładnie tak. Dlatego zostawiamy sobie to i tym będziemy się bawili dalej. Tak czy siak sobie tę książkę piszę za pomocą właśnie długopisu lewą ręką. Czekajcie, bo mi się ostrość nie łapie. Halo, jak ją zrobić ostrość? O, dobra, git. Mam już trochę zapisane, tutaj za bardzo nie widzicie, nawet fajnie, że nie widzicie. Tutaj zapisane tyle, chyba to tyle, co pisałem. Jeszcze gdzieś jedna kartka była. Dobra, nieważne. Tak czy siak, ćwiczę. Ćwiczę i powiem wam, że wydaje mi się, że ten challenge jest naprawdę do zrobienia. Zaczyna mi się to wydawać łatwe. Coraz pewniej piszę tą ręką lewą. Więc naprawdę jestem zadowolony. I zapomniałem wam powiedzieć, że tutaj macie Instagrama i możecie sobie zafollowować mnie, bo zapomniałem o tym powiedzieć, a tam też rzucam sobie zdjęcia właśnie z challenge'u. Więc wbijajcie na Instagrama. A ja dzisiaj, cóż, w ogóle tak, mam piżamę pod spodem, nie? W sensie dopiero wstałem. Tak czy siak, napiszemy sobie jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie. Przepraszam, puknąłem mikrofon. I zobaczycie sobie zmianę, jaka zaszła od w sumie dwóch dni ćwiczeń. Wydaje mi się, piszę długopisem swoją drogą teraz, wydaje mi się, że jest naprawdę lepiej. W sensie, no jest po prostu prościej, nie? Patrzcie, normalnie sobie robimy kreskę i piszemy sobie. No dobra, mamy. Pozdrawiam serdecznie. Trochę mi się ta końcówka nie wyszła. Powiem wam szczerze, strasznie się stresuję pisać teraz na wizji, bo chcę fajnie się popisać. Pokażę wam to z bliska, właśnie dlatego mam teraz taką fajną kamerę, super, co? Patrzcie, macie 3 razy pozdrawiam serdecznie. No dawaj, ostrz się, dobra. Macie u góry napisane lewą ręką dnia pierwszego, po środku macie prawą ręką i na dole napisane dnia drugiego. Moim zdaniem to serio już wygląda coraz lepiej, jakby mam jeszcze 2 dni szkolenia tak naprawdę, więc myślę, że będzie całkiem fajnie. Zobaczcie, jak dziwnie wygląda, co? O kurde, tylko jeszcze musi mi się zoom złapać. Dawaj, zoom łap się, dobra.
Tak to wygląda. Słuchajcie, ja będę dalej ćwiczył. Nie wiem, no wydaje mi się, że dam radę. Wydaje mi się, że dam radę. Jaram się tym challenge'em. Naprawdę mam nadzieję, że to będą fajne wyświetlenia, tak wam powiem. I będziecie zajarani tym, co tutaj robię, ponieważ chcę robić więcej challenge'y. Mamy teraz całe wakacje, więc myślę, że tak raz w tygodniu, w sensie wiecie, co tydzień coś nowego się uczyć, coś jakiś taki challenge'ik. Myślę, że to będzie spoko, więc widzimy się kolejnego dnia. Ja nie przedłużam, bo ten vlog będzie naprawdę długi i tak go tnę, póki co mamy 6 minut. Chyba tak jest lepiej, co? Przepraszam was za ten rzutki jakoś kamerki. Teraz powinna być gituwa, więc widzimy się. Oj. Widzimy się dnia kolejnego. Yo! Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień czwarty. Moi drodzy, dzisiaj będzie krótko i na temat. To jest bardziej takie jakby zameldowanie się. Ćwiczę, natomiast nie ćwiczyłem w nocy. Przyznaję się, ćwiczyłem dosyć mało. Jest dziwnie, w sensie okej, już mi się przyjemnie pisze, nie mam takiego stresu. Jakby kiedy pisałem normalnie, to cały czas się tak trzęsłem i w ogóle to było takie dosyć niekomfortowe, męczące bym powiedział. Teraz sobie piszę i powiem wam szczerze, że jest naprawdę przyjemnie. Już normalnie wiecie, wyrobiłem sobie rękę. Natomiast problem jest z tym, że faktycznie to pismo nie jest zbyt ładne. Muszę je doszlifować. Dzisiaj nie będę wam tego pokazywał, ale dzisiaj po prostu się wam zamelduję. Widzimy się jutro, czyli za jakieś 15 sekund, kiedy już podsumujemy sobie ten challenge. Myślę, że też nagram to w nocy, żeby dać sobie trochę dodatkowego czasu. No i na sobotę, myślę, odcinek będziecie mieli, więc pytacie co na obie, tam mokre włosy, tylko chyba tego za bardzo nie widać, bo właśnie sobie umyłem i dlatego tak dziwnie wyglądam. Tak czy siak widzimy się jutro, myślę, że mi się uda i pokażę wam coś fajnego, jak można się nauczyć pisać lewą ręką w 5 dni. Halo kochani, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień piąty, podsumowanie. Słuchajcie, patent jest taki szybki, wstałem dopiero, w sensie godzina 19:17. Obiecałem wam, że dzisiaj wam wrzucę film i dotrzymam słowa. Najwyżej oglądacie dzisiaj go wieczorem, na przykład 21:00. Dam sobie radę. Mam parę problemów, w sensie po pierwsze dopiero wstałem, jestem trochę nieogarnięty jeszcze. Chyba mam tutaj ślad od spania. Stałem na boku i trochę mi się odcisnęło. Nie mam telefonu, to też jest drugi problem. Telefon mi się rozładował podczas snu, więc jest przypał, ale damy radę. Nagram dla was to podsumowanie, obiecałem, więc nagram i dzisiaj wstawię film. Jeżeli chodzi o to, czy mi się udało pisać lewą ręką, czy już umiem, bo pewnie to wszystkich ciekawi najbardziej. Tak! Umiem, udało mi się, w sensie wiecie co, powiem wam tak, nie jest to jakieś cudowne, jakby progres, mogę wam sobie pokazać w ten sposób, kurde bele, czekajcie, to wygląda słuchajcie tak, ja tutaj piszę kompletne głupoty, w sensie sobie piszę te rozdziały tej książki, o której wam mówiłem, to, nawet tego nie czytajcie, ale chodzi o to, że to wygląda jak zwykłe pismo, czasami mi trochę gorzej szło, przez to, że po prostu się mniej skupiałem, czasami pisałem ładniej, jak widzicie mogę wam przewinąć, chwila, nie w tą stronę, mogę wam poprzewijać, im dalej w las, mam wrażenie, że to pismo było coraz gorsze. Oj, tutaj się coś stało i tu już nie pisałem. Gdzieś jeszcze tutaj mam jakieś kartki. Tak wyglądam bez tego, bez światła. Niestety muszę wam pokazać, co pisałem. Tutaj mam jakieś wcześniejsze rzeczy, w sensie mam wrażenie, że im dalej w las, tym progres był coraz lepszy, natomiast później trochę zaczął słabnąć, co rozumiem. Ręka mi się wyrobiła i jakby potrafię już ładnie pisać, nie mam jakiegoś takiego problemu, wiecie, nie siedzę spięty pisząc lewą ręką, bojąc się, że teraz, nie wiem, wyjadę linijką 4 metry. Jest ona spokojna, jak ją piszę, natomiast widać, że nie ma jeszcze tej praktyki i jakby twierdzę, że 5 dni to jest mało czasu, żeby nauczyć się pisać idealnie, w sensie, że wiecie, piszę tak samo lewą jak prawą, mogę sobie je zamieniać, bo w sumie taki jest mój cel, żeby wiecie, że na przykład jak będę teraz we wrześniu w szkole, zmęczy mi się prawa ręka, cyk, zmieniam na lewą, piszę dalej lewą, nie? Jest to jeszcze nie ten etap, nie mam tej szybkości i nie mam tej precyzji, natomiast myślę, że jest to spokojnie do zrobienia, spróbujcie sobie sami jak chcecie w ogóle, całkiem fajne przeżycie. I teraz tak, zrobimy sobie taki teścik, napiszę sobie dwa razy ten sam tekst, jaki zaraz zobaczę, zrobię to poza kamerą, po prostu wam nagram, bo nie mam tego telefonu teraz, bo mi się rozładował, a chcę wam ten film rzucić. Napiszę dwa razy ten sam tekst, na lewej stronie lewą ręką, na prawej stronie prawą ręką, zobaczycie sobie porównanie. Myślę, że nie zobaczycie różnicy. Tak mi się wydaje. Zaraz to, no, po prostu wam wszystko pokażę. Problem tylko z tym właśnie jest tym szybkością pisania, bo piszę jednak bardzo wolno, jeżeli chcę pisać ładnie, co jest dużym problemem, ale to da się, myślę, wyrobić. Udało się, myślę, że udało się zaliczyć ten challenge. Trochę ze spóźnieniem, dzisiaj miał być ten odcinek już rzucony pewnie po południu, no ale niestety jestem leniem strasznym, nagrywałem taerno. Dobra kochani, witam was już na żywo z momentu, w którym piszemy sobie i porównujemy nasze pismo z lewej i z prawej ręki. Tutaj mam lewą rękę, tutaj mam prawą rękę. Może napiszmy sobie jakiś tekst, niech to będzie na przykład Paris Patino Freestyle, bo ten odcinek był zbyt grzeczny. Na początku napiszę sobie, przypuśćmy, parę wersów lewą ręką, potem prawą, no może nie, może nie. Najpierw prawą ręką, a potem lewą, żebyście widzieli porównanie. No i zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, wchodzi ręka prawa. Chcę zrobić tak, żebyście widzieli, że ja to faktycznie piszę, a na końcu wam to po prostu przybliżę i sobie porównacie. Powiem wam w ogóle szczerze, że źle mi się pisze prawą ręką po paru dniach. Po paru dniach pisania lewą jest mi naprawdę dziwnie, kurde, mam wrażenie, że zaraz się okaże, że lewą ręką będę pisał ładniej niż prawą.
Dobra, napisałem trzy wersy, przybliżę wam to, jakoś wyostrzę zaraz fajnie. Proszę bardzo, mamy napisane trzy wersy freestyle'u Parisa na prawej ręce. Powiem wam szczerze, że myślę, że będzie ładnie wyglądać, albo już jestem takim perfekcjonistą. Teraz lecimy rękę lewą. Powiem wam, że się mega stresuję, cały czas mamy tak zrobione. Jakbyście chcieli powiedzieć, nie wiem, oszukać czy coś, nie wiem, odbicie lustrzane nałożyłem. Gdybym nałożył odbicie lustrzane, no to bym pisał literki w odbiciu lustrzanym, więc tak się chyba nie da zrobić. Tak czy siak lecimy teraz na żywo freestyling. Boję się, kurde, stresuję się, że jakieś k***o mi wyjdzie. Ale dobra, dobra, zacznijmy. Tylko ten kabel muszę gdzieś pozbyć się go, bo mi przeszkadza, dobra, git. Powiem wam, że czuję się, jakby to był jakiś sprawdzian, bez kitu, nie? Ja się tak trzęsę. Słuchajcie, te przerwy, które ja robię, to są przerwy na moją złość, ponieważ mi się strasznie generalnie ręce trzęsą, jak ja się stresuję. No i teraz się bez kitu stresuję i nie potrafię tego ładnie napisać. Jestem strasznie zły na samego siebie, goddammit. Niech te ręce mi się przestaną trząść, bo ja czuję, żebym to ładnie napisał, ale kurde, wele, jest ciężko, nie? Dobra, mamy to. Powiem wam szczerze, jestem zły na siebie przez trzęsienie się rąk, ale efekt finalny... Nie, chodź tu. 11 minut to pisałem, what the fuck. Dobra, efekt finalny. Proszę państwa. Pogczampik, widzowie. Słuchajcie, dobra, jakoś sobie ustabilizowałem kamerę. Nie ma zbyt dużej różnicy, nie? Jakby widać te trzęsienia rąk. Je, proszę bardzo. Jakby... Okej, może no dobra, nie wyglądało to jeszcze zbyt ładnie. Tak czy siak, wydaje mi się, że spokojnie... wydaje mi się, że spokojnie mógłbym napisać to ładniej. I jakby mi ktoś, przypuśćmy, dał dwa większe teksty napisane lewą i prawą ręką, no to bym nie zauważył różnicy i bym musiał strzelać, które jest które napisane. Oprócz tych takich właśnie drżeń, powiedzmy, no i tempa pisania jest naprawdę gituwa. Jeżeli chcecie na przykład jakieś podsumowanie na Instagramie albo jakieś, nie wiem, drugą część tego filmu, chociaż w tą wątpię. Ja się generalnie zakręciłem w to dosyć mocno. Czekajcie, dam jeszcze kamerę sobie, co? Bo tak trochę patrzycie na ten tekst jak takie biedaki, a ja mogę jeszcze sobie kamerę odpalić. Jeżeli chcecie właśnie na Instagramie jakiś taki drugie podsumowanie po jakimś czasie, bo się w to wkręciłem bardzo, ja będę dalej pisał lewą ręką, bo powiem wam w ogóle, to jest bardzo stresujące, w sensie nie wiem dlaczego się bardzo fajnie bawię, jak na przykład sobie teraz ekspię w tajernie, bo mam nową postać i gram sobie po prostu i piszę lewą ręką, nie? To bardzo fajne. To możecie dać znać, nie? To dam takie sobie relacje właśnie, albo jakiś film nagramy jeszcze na ten temat kiedyś. Ja się póki co z wami żegnam, polecam wam spróbować sobie, może akurat we wrześniu zaskoczycie znajomych, będziecie pisali dwoma rękami, nie jest to trudne jak widzicie, tylko no tempo jest trudne. Gdybym się nie stresował, na pewno zrobiłbym to szybciej, a tak wyszło dosyć wolno. Idę montować, bo za półtora godziny mam film do wrzucenia. Powiem wam, że większość mam zmontowaną, tylko dzisiejszego fragmentu nie mam wrzuconego, więc lecimy. Trzymajcie kciuki!